Dzień dobry, chociaż już prawie dobry wieczór. Dzisiaj drugi dzień mojej wyprawy w nieznane. Wciąż Polska i to nawet trochę bliżej domu niż byłem wczoraj. Wszystko dlatego, że moja wczorajsza niespodzianka wyszła troszeczkę inaczej niż się spodziewałem, a mianowicie nie zostałem moich znajomych w drugim domu, w którym mieszkają, bo przyjechali do pierwszego. Właściwie to i dobrze, poza tym, że się trochę najeździłem wczoraj i jadąc przez ciemne lasy drogą, której zupełnie nie znałem. Dotarłem tutaj dopiero o 23:00. Natomiast jak to w Zieleninie, wieczór muzyczno gadający był tradycyjnie bardzo sympatyczny. I strach się trochę przyznać, ale jak kładłem się spać, to w towarzystwie przepięknie śpiewających ptaków. Bo już właściwie świtało, było dobrze po 4:00, jakżeśmy skończyli nasze rozmowy. Pospałem troszeczkę, no i nie odzywałem się do Was wcześniej, ponieważ tak naprawdę większość dnia spędziłem meblując się nieco w moim samochodzie, czyli w moim mieszkaniu na najbliższy czas. Wczoraj pakowanie się pod domem było w lekkim pośpiechu, więc dzisiaj przyszedł czas na to, żeby poukładać to wszystko, co poupychałem do jakiegoś kartonu, jakichś skrzynek, jakichś innych miejsc. Trochę to posegregować i sprawić, że mój samochód stanie się trochę bardziej użytkowy, że będę wiedział, gdzie co znaleźć. No i żeby po prostu lepiej mi się w nim mieszkało, chociaż powiem Wam, że mam tyle rzeczy, a samochód jest tak mały, że mimo wszystko mam lekkie kłopoty z rozkładaniem łóżka, a właściwie z tym, żeby stanąć sobie na podłodze i mieć swobodę poruszania się po samochodzie, swobodę manewrowania i tak dalej. No, natomiast jakieś szpary pomiędzy skrzynkami, lodówką i tym podobnymi rzeczami znalazłem i mogłem dwie stopy praktycznie położyć na podłodze. Także dzisiaj robiłem porządki i pewnie jeszcze parę dni przez podróż będę to robił, bo trzeba się z tym wszystkim poukładać. Także dzień drugi podróży sentymentalnej. Podróż jest sentymentalna właściwie tylko przez Polskę. Na jutro mam znowu przewidziane odwiedzenie kilku miejsc, gdzie są jacyś znajomi, jakaś rodzina, czy po prostu miejsca, które są dla mnie ważne. Wszystko dlatego, że jakby planuję naprawdę długi wyjazd i nie wiem, kiedy się ponownie tutaj pojawię. Zielenin jest z kolei dla mnie miejscem takim zupełnie szczególnym i chcąc tutaj odwiedzić znajomych, przyjaciół, miałem też jeszcze jeden cel, jakby podtrzymywania tradycji. Już mówię dlaczego, ponieważ jak wyjeżdżałem parę lat temu na Ibizę, też na troszeczkę dłuższy czas, to wyjeżdżałem właśnie prosto z tego miejsca, przerażony, gdzie jadę, co mnie tam czeka, natomiast zupełnie niepotrzebnie, ponieważ Ibiza okazała się takim miejscem,
oczywiście nie ta imprezowa Ibiza, tylko jej wschodnia część, ta górzysta, daleka od cywilizacji, a przede wszystkim tych wszystkich dyskotek znanych, z których Ibiza jest znana. Spędziłem tam przepiękne 3 miesiące. Myślę, że jeden z lepszych okresów mojego życia i fajniejszych miejsc, jakie udało mi się odwiedzić. No więc, żeby tradycji stało się zadość, w tym roku też postanowiłem właśnie teoretycznie częściowo podtrzymać tą tradycję i wyjechać od Ani, właścicielki tutaj Zielenina. Tylko że, tak jak sami widzieliście wczoraj, ona mieszka gdzieś indziej teraz. Natomiast wyszło jeszcze lepiej, że dołożyłem parę kilometrów i chwilę za kierownicą i przyjechałem tutaj. I tak naprawdę jutro stąd znowu będę ruszał w swoją podróż. Zielenin to w ogóle miejsce totalnie magiczne, nazywane przeze mnie rajem, bo to faktycznie był raj. Przyjeżdżam tutaj, podejrzewam, od 20, jak nie lepiej, lat. Cały czas z taką samą, idę przez krzaki, z taką samą chęcią i radością po wyjeździe stąd. O, właśnie o wilkach mowa. Jedzie Ania z Jurkiem. Pomachali nam, są przesympatyczni. A ja chciałem wam pokazać coś zupełnie jeszcze niesamowitego. Poza tym, że samo miejsce jest magiczne, to są tutaj magiczne rzeczy. Jedną z nich jest to oto wybijające prosto z ziemi źródło, które później, płynąc w dół, wpływa tam gdzieś daleko na łące do rzeki Wieżycy. No a rzekę Wieżycę wczoraj mijaliśmy, jeżeli pamiętacie, za Gniewem, a przed tą naszą Nicponią. Miejsce jest super, o, zobaczcie, jak się konie wspinają, a za nimi ekipa Jacków, które też są tradycją tutaj Zielenina. Jest między innymi tutaj 17-letnia Biba, cały czas w dobrej kondycji, chociaż już nic nie słyszy, no ale jest cudowne. Tam te dwa Jacki, które szły, to był Frank i jego narzeczona Zappa. Wszystko jest muzyczne, tak jak wczorajszy wieczór był muzyczny. I tak naprawdę zostałem tutaj na tak długo, raz, żeby przygotować samochód troszeczkę, a dwa, że dzisiaj zjeżdżają się jeszcze znajomi i będzie wieczór przy muzyce, gitara, perkusja, dżembe w moim wykonaniu. Ktoś ma przyjechać grać na kongach, także na pewno znowu będzie dzisiaj magiczny wieczór. Pobawimy się, rano wstaniemy, zjemy przepyszne śniadanie. Słuchajcie, Ania gotuje w taki sposób, że to jest coś zupełnie niesamowitego. Oboje są weganami i takie też jedzenie przygotowują. I ostatnio przyjechali jacyś nowi goście, tam jeszcze do Rakowca, gdzie byłem wczoraj. I mówię do nich, słuchajcie, przed pierwszym posiłkiem to było, słuchajcie, jak nigdy nie jedliście u Ani, to jak spróbujecie to, co ona przygotowuje, to nie będziecie chcieli stąd wyjeżdżać. No i faktycznie jednym chórem po pierwszym posiłku i później jeszcze przy każdym następnym ci ludzie mówili: Krzychu, ale ty miałeś rację, że
Właśnie, Ania cudownie gotuje. Co ważniejsze, przychodzi jej to wszystko z taką łatwością i robi to tak szybko, żeby jakby poddać jej ten taki fakt z historii zielenina i sprawności Ani. Ona z jedną tylko koleżanką tutaj na miejscu w zieleninie, we własnej kuchni, no może troszeczkę większej, patrzcie. To był chyba jakiś koziołek. O, a już psy gonią, już lecą psy. Sorry za małą tutaj wstawkę, no ale tutaj się dzieje magia w tym moim raju. Wracając do umiejętności kulinarnych Ani, tak jak powiedziałem, był rok, gdzie przygotowały tylko z jedną koleżanką wesele na 120 osób. Same. Pracowały co prawda 2 czy tam 3 dni, już nie pamiętam. Bez przerwy, praktycznie bez spania, żeby to wszystko przygotować. No ale przygotowały. Ania wtedy jeszcze nie fotografowała. Ja tak. I poprosiła mnie, mówi: Krzychu, zrobiłam takie ładne danie, musisz przyjechać je sfotografować. No i faktycznie przyjechałem, mimo iż to był już dość późny wieczór, czy tam wieczór. I zdjęć za dużo nie porobiłem. Natomiast pomogłem dziewczynom i też żeśmy chyba skończyli robotę przy tym weselu, pewnie o 4 rano, czy coś takiego. No ale... Ale to nieważne. Było tradycyjnie fantastycznie. Dobra, słuchajcie, rozgadałem się jak cholera. Wracam teraz pod swój samochód. Pewnie Ania z Jurkiem będą oporządzać konie. Wypiję jakiegoś browarka i zobaczę, czy coś jeszcze może dzisiaj przy samochodzie zrobić, czy już się tak całkowicie relaksować. Czekamy jeszcze na jakichś znajomych. No i na pewno wieczór będzie bardzo fajny. To na razie tyle. Na tę chwilę. Resztę może jeszcze coś dzisiaj wieczorem nagram, jak będzie fajne muzykowanie, to zobaczycie, jak my się tutaj bawimy, jak to wszystko wygląda. Dzięki za oglądanie i do jutrzejszej relacji. Pozdrawiam Was. Żeby nie było zieleni, to nie tylko przyjemności i zabawy, są też obowiązki. Właśnie idziemy z moim kolegą albo koleżanką. Z kolegą. Idziemy z kolegą. Ania sprostowała, że idziemy z kolegą. Kolega jakoś tak mocno się rozgląda. Ale generalnie są bardzo grzeczne. Koniki. Ani konik też. Ania, czy twój konik jest grzeczny? Mój konik jest bardzo grzeczny. Ty masz młodszego brata, ja mam starszego brata. To są tam bracia, którzy nazywa Kamer, mój nazywa Koren. Kuj jest najgrzeczniejszy ze wszystkich. A, widzicie, trafił mi się najgrzeczniejszy koń. Na świecie podobno. Ładny? Ładny. Spójrz w kamerę. Chyba nie lubi być filmowany. No dobra. To tyle. Chcesz iść pobiegać? Już? Nie, czekamy na Jurkę. No zaraz, chyba zaraz sobie okay? Dobra. Jesteś wolny, koleżko. O, czekaj, kanter zostawiłeś. A. Nie jestem profesjonalistą, widać. Chodź, zostawiłem kanter. Sytuacja uratowana. Kanter odzyskany. Uśmiech do kamery. Jurek dzisiaj bez makijażu jest, tak. ale i tak dobrze wygląda. Miał ostatnio 18. No. Dostanie prezent.
piękne. Tak stwierdziłem, że właściwie to trochę mało wam powiedziałem o zieleninie. Nie wiem, czy z moją twarzą na pierwszym planie to są właściwe ujęcia, czy nie. Natomiast tak wygląda stajnia, w której aktualnie stoją cztery koniki. Kiedyś stał tutaj tam z 8 chyba. Jurka samochód prowadzi bardzo fajną metodę szkolenia dla jeźdźców, taką bardzo naturalną, nastawioną na dobrostan konia przede wszystkim i na porozumienie się z nim. Polecam, jeżeli ktoś z was siedzi w końskim klimacie, to rozpoznać środka system. Za mną trotuar z przepięknym, ogromnym drzewem, no i dworek. Niestety kilka lat temu, tak jak widzicie na stajni, stajnia jest pokryta strzechą, to i dom był również pokryty strzechą. Coś się wydarzyło, że jakaś iskra z komina poszła, czy coś tam innego, i cały dom spłonął w moment. Zostały właściwie tylko gołe ściany i rodzina bez dachu nad głową. W tym dwójka moich chrześniaków, szczęśliwie już nie byli tacy mali. No i później zaczęła się odbudowa, która jak widać nadal trwa, więc dworek nie prezentuje się tak jak kiedyś. Natomiast cały czas pozostał ten sam klimat. I mimo tego, że jest jak jest, to nadal uwielbiam tutaj przyjeżdżać, do tego wręcz stopnia, że byłem tutaj niespełna tydzień temu, żeby się pożegnać, bo wiedziałem, że już tutaj nie przyjadę, ale tyryt i jestem. A troszeczkę wcześniej byłem tutaj z taką symboliczną sprawą pożegnania swojego psa, który też uwielbiał tutaj przyjeżdżać i tutaj bywać, tutaj ganiać, latać z małymi szczeniakami, z innymi psiorami. No a że niestety pod koniec stycznia odszedł, to miałem, krótko mówiąc, trochę jego prochów i zostawiłem w tym miejscu, w którym byliśmy bardzo szczęśliwi. I on był szczęśliwy, w którym lubił równie mocno jak ja pewnie przebywać. No i tak sobie mój lokuś został tutaj i zostanie na zawsze, miejmy nadzieję. Taki plan zrealizowałem, bo osobiście mam podobne, ale nie mówcie nikomu. To tak trochę więcej informacji o zieleninie. Planuję oczywiście pisać bloga z tej całej mojej wyprawy, a później pobytu w Hiszpanii. Natomiast dla tych, którzy wolą oglądać vloga, czy jak to tam się nazywa, śpieszę jeszcze z informacją, że przed chwilą zawiało jeszcze grozą, bo postanowiłem zrobić przegląd w samochodzie, tak po prostu, żeby mieć jakby rok spokoju w podróżowaniu samochodem, zanim, miejmy nadzieję, nie zarejestruję go na hiszpańskie blachy. Więc pojechałem na przegląd, mimo iż mam go do października, wiedziałem, że samochód jest dobrze przygotowany, bo dopiero co odebrałem go z serwisu, płacąc straszliwe pieniądze jak zwykle, no ale nic, nieważne. I trzeba zaznaczyć, że był to już trzeci mój przegląd przed wyjazdem, no ale nic to. Więc pojechałem na stację diagnostyczną, wszystko fajnie, panowie oglądali, przemili, dużo śmiechu, dużo przyjemnych rozmów. I pan diagnosta się mnie zapytał, czy ten samochód ma instalację gazową. Ja odpowiedziałem, no tak, oczywiście. Pan mówi, a ma pan dokumenty do tej instalacji? Ja mówię,
Nie, bo na ostatnim przeglądzie powiedziano mi, że nie muszę mieć dokumentów, bo wszystko jest w systemie. I okazuje się, że w stacjach diagnostycznych, w erze internetu i wszystkiego tego, co możemy sobie o samochodach znaleźć w sieci jako zwykli użytkownicy, to okazuje się, że jeżeli jedna stacja diagnostyczna wbije w system jakieś tam dane, patrz tutaj tam zaświadczenie homologacji czy coś tam innego odnośnie instalacji gazowej, to inny diagnosta tego nie widzi. Więc jeżeli zmieniasz stację diagnostyczną, to musisz przyjechać z papierowymi dokumentami, żeby oni sobie wbili w swój własny, osobisty, prywatny system. To jest jedna z tych rzeczy, które bardzo lubię. Ale szczęśliwie panowie byli wyrozumiali. Mój ojciec był w domu, a ja szczęśliwie mam jako taki porządek w papierach. Poprosiłem go, żeby poszukał tych dokumentów i wysłał mi zdjęcie. No i jak pokazałem fotkę, po paru minutach ja mam stempelek. No i mogę ruszać. Jeżeli nie przerejestruję samochodu, to za rok muszę wrócić, żeby dostać następny stempelek. To taki element grozy w tym chilloutowym dniu w moim raju, czyli w Zieleninie. Thank you.